O kwiatkach w szkole i o kaktusie, co kole. Wczoraj pani miała pogadankę o tym, że śniegu jest mało, że w ogrodzie smutno, na podwórku smutno, na skwerku smutno, bo szaro, nie zielono. Potem pani powiedziała tak. Jakby to dobrze było mieć w klasie trochę kwiatów w doniczkach. A na to dziewczynki zaraz się wyrywają. A ja, proszę pani, przyniosę prymulkę. A Bronek zaraz się przedrzeźnia. A jakże? Firt, przyniosą prymulkę i mirt. Proszę pani. Właśnie, to ja przyniosę mirt. I dzisiaj rano wpadają dziewczynki do klasy, a prawie każda dźwiga w gazecie doniczkę. Joasia przyniosła kwitnącą prymulkę. Lodzia przyniosła mirt. Każda, co tam mogła. Nawet ten nowy chłopiec, Adrian, co siedzi pod oknem, przyniósł kaktusik. I myśmy też przynieśli kaktusik. Taki śmieszulek, pękaty jak beczułka. Wyjęła go Tosia z teczki, postawiła na ławce i poszła pomagać Joasi odwijać z papieru prymulkę, żeby się kwiaty nie połamały. A tu tymczasem panny z włóczki zaczęły wyłazić z teczki. O, tych panien z włóczki to wszędzie pełno. Ciągle im nowe figle w głowie. Jedna wpadła dziś do kałamarza i zamieniła się w murzynkę. Jedna zrobiła sobie huśtawkę na Tosi guziku. Jedna się przykleiła do gumy arabskiej. Oj, aż głowa puchnie od tego wszystkiego. Nie wiem, po co Tosia nosi te wiercipięty. Zobaczyły kaktus? Lanos! Krzyku narobiły! No, co to? Gdzie to domek? Akurat jak dla nas. I dalej, że się gramolić na doniczkę. Ja też słyszałem, że czasami w kaktusach mają mieszkanka, takie malutkie ludziki jak ja. Ale nie będę wszędzie pakował swojego nosa, no. A one wgramoliły się na doniczkę i... stuk, puk, w kaktus. Kto tam mieszka? Jaj, pokłuły się, krzyku, pisku narobiły i pospadały na ławkę. Tylko jedna zaczepiła się o kolec i została na kaktusiku. Tosia prędko kaktus zaniosła na okno. Wchodzi pani, a tu na oknie zielone, a tu na oknie wesoło, a tu na oknie jak w maju. Pani aż się za głowę złapała, jak zobaczyła tyle kwiatków. Oj, ile roślin, jakie ładne. Prymulka kwitnie, co to? I kaktus kwitnie? Podchodzi pani bliżej, a to na kaktusiku nie kwiatek? Tylko czerwona panna z włóczki. Cała klasa aż się trzęsła ze śmiechu. Panna z włóczki wstydu się najadła i wróciła do nas jak niepyszna. Ja jej też na nosie zagrałem. Bo po co się wszędzie wpycha, gdzie jej nie proszą? A potem pani powiedziała, że przynieść rośliny to jeszcze za mało. Teraz trzeba się nimi opiekować jak dziećmi. Trzeba kurz ścierać z listków i spryskiwać rośliny wodą. I trzeba wystrugać drabinki, żeby się miały na czym oprzeć. I łopatki do przekopywania ziemi, żeby była zawsze pulchna. Ale opiekować się roślinami nie mogą wszyscy razem. Trzeba wyznaczyć drużyny. Porządkowe. I tak mają dużo roboty. Więc rada w radę uradziliśmy, że będą zielone drużyny. Tylko trzeba obmyślić jakąś odznakę. Ale jaką? Jedni wołali, że czerwone kwiatki. Inni, że zielone kokardki. A Walerka zawołała... O, dać zieloną pannę z włóczki. Kiedy taka do kwiatka ciekawa? Wszystkim się to najlepiej podobało. Nawet chłopcy zaczęli wołać, że i oni też chcą być kwiaciarzami i mieć pannę z włóczki jako odznakę. Więc pani się ucieszyła i zaraz wybrała na drużynowego tego Adriana, co przyniósł kaktus. I przypięła mu do boku najmniejszą pannę z włóczki. A te inne o mało nie popękały z zazdrości.